Moje serduszko pozdrawia Wasze serduszka. Zapraszam do wspólnej modlitwy i medytacji. Modlitwa podziękowania dla Boga za to, że jest, dla tatusia za to, że się opiekuje i prośba o to, aby połączył wszystkich ludzi, wszystkich nas w jedną wspólną, kochającą się rodzinę. Aby wszyscy zrozumieli, że miłość to wolność, prawda, równość. Abyśmy wszyscy napełniali się tą miłością, tą równością, tą wolnością i tym obdarowywali swoich braci i siostry w swoich przestrzeniach, naszych bliskich, naszych przyjaciół, znajomych i nieznajomych, wszystkich ludzi, którzy są na tej planecie, wszystkie istoty, które są z nami we wszechświecie, aby nasze serca mogły podróżować po tym cudownym teatrze, jaki zbudował dla nas Bóg, gdzie każdy z nas ma swoją rolę, gdzie każdy z nas gra swoją rolę i każda rola prowadzi do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w Jego teatrze, wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i wszyscy powinniśmy się szanować, kochać i tego Wam życzę. Oprócz modlitwy będzie też medytacja. Medytacja wiary w siebie, medytacja połączenia z naszą Mamą Ziemią. Tak, aby wiedziała, że opieka nad nami jest zrozumiana i my też również możemy oddać jej dokładnie to samo, czyli zaopiekować się nią, zwłaszcza teraz, kiedy potrzebuje naszego wsparcia, naszej opieki, naszej pomocy. Jak wiecie, płaszcz Ziemi jest bardzo mocno nadwyrężony teraz przez te asteroidy, które przelatują bardzo blisko, pojawiają się nie wiadomo skąd, w cudzysłowie oczywiście, i nadwyrężają płaszcz Ziemi, zakłócają harmonię, spokój naszej kochanej planety. Więc zaopiekujemy się nią tak, aby wiedziała, że ma w nas wsparcie, nie jest osamotniona, że nasze serca są przepełnione miłością do niej, radością, szczęściem i że szanujemy to, co dla nas robi i to, co nam daje. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Natomiast pierwsza część medytacji, wiara w siebie, po to, abyście zobaczyli, jak cudownymi istotami jesteście, ile macie w sobie miłości w waszych sercach, jak ona pięknie podróżuje i jak ta miłość oparta jest na równości, wolności, szacunku do wszystkich bliźnich. Im więcej miłości będzie w naszych sercach, im więcej tej miłości przejdzie i rozświetli nasze rozumy, tym szybciej będziemy jedną cudowną, wspaniałą rodziną, szanującą się, kochającą się, bez kłótni, podziałów. I o to chodzi, abyśmy taką właśnie rodzinę tutaj na Ziemi zbudowali. Przejdę teraz do modlitwy, odczytam ją. Będzie bardzo krótka, ale myślę, że jest bardzo potrzebna w tym czasie, kiedy tak mocno nas dzielą, tak mocno nas atakują i tak mocno nie podoba się wielu ludziom to, co robimy, czyli to, że rozdajemy ludziom serce i jednoczymy się w tym, w naszych sercach, w naszych przestrzeniach. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dałeś nam siebie, za naszą rodzinę, bliskich, znajomych. Prosimy Cię o opiekę nad nami wszystkimi. Prosimy o odsunięcie całego zła, które nam przeszkadza być szczęśliwą, radosną, jedną rodziną. Prosimy o to, aby wszyscy, których znamy i nie znamy, byli znów szczęśliwi, zdrowi, radośni i szli drogą z Twoim błogosławieństwem. I abyśmy wszyscy razem mówili jednym językiem, językiem prawdy i miłości. Dziękujemy Ci za to, że wysyłasz do nas istoty, które się nami opiekują, które nam pomagają. I niech prawda, że wszyscy jesteśmy swymi braćmi i siostrami, będzie tworzyła nasz wspólny, piękny świat. Modlitwa, która jest jak chyba jak najbardziej na czasie, ważne jest, abyśmy budowali jedność, a nie podziały i mam nadzieję, że właśnie po to dano nam miłość w sercu, aby budować jedność. Przejdę do medytacji, kochani, tak więc teraz ułóżcie się wygodnie, przyjmijcie pozycje komfortowe, tak żebyście mogli się zrelaksować, odprężyć. Po zamknięciu oczu przenieście się na swój piękny, cudowny świat, a ja poprowadzę Was tak, abyście zobaczyli, co daje serce, miłość, wolność, równość i współistnienie z naszą kochaną planetą. Przejdę do medytacji.
Jesteś spokojny, odprężony, zrelaksowany. Twoje ciało odpoczywa, a Ty wraz z nim. Odpływają wszystkie naprężenie, wszystkie wątpliwości, całe zdenerwowanie, niepokój. Umysł skupia się tylko na jednej myśli, na jednym wspomnieniu, w którym jesteś szczęśliwy, spokojny, bezpieczny. Odpływają wszystkie inne myśli, które mogą zakłócać to wspomnienie. Rozpuszczają się wszystkie programy, blokady. Umysł jest Twoim przyjacielem. Będzie pomagał Ci w tej podróży. Twoje ciało jest odprężone, zrelaksowane. Oddech staje się spokojny, miarowy. Ciało, dusza, umysł, serce są w idealnym połączeniu, w idealnej harmonii, gotowe do tej podróży. Przed oczami macie już tylko jedną myśl, jedno wspomnienie, które będzie podążać za moim głosem. Widzisz siebie w pięknym, cudownym miejscu. To piękny, idealny świat. Świat pełen harmonii, miłości, radości. Spacerujesz po tym pięknym świecie. Czujesz się odprężony, spokojny, szczęśliwy. Patrzysz przed siebie i widzisz piękny wodospad. Woda jest idealnie czysta, piękna. Podejdź do wodospadu. Woda jest ciepła, przyjemna. Delikatnie spływa po Twojej twarzy, ramionach, ciele. Energia wody to energia oczyszczania. Oczyszcza wszystko to, co Ci nie służy. Wszystkie negatywne energie, wszystkie problemy, kłopoty, programy. Wszystko to zostaje zabrane od Ciebie, rozpuszcza się w tej pięknej wodzie, a Twoje ciało staje się cudowne, piękne, czyste, idealne. Czujesz się lekko, szczęśliwa, uśmiechnięta. Patrzysz na swoje serce i widzisz, że świeci ono pięknym, białym światłem. To światło pięknie rozlewa się po całym ciele. Otula Ciebie, Twoją przestrzeń. Wszystko staje się piękne i jasne. To energia miłości, która w Tobie jest zawsze, która została Ci podarowana, która podróżuje zawsze razem z Tobą. To energia miłości, szczęścia, radości. Słyszysz piękny, cudowny głos
otula Cię swoim ciepłem, harmonią. Słyszysz głos swego serca. Jam jest miłością, jam jest dobrocią, jam jest szlachetnością, jam jest szczęściem, jam jest radością, jam jest światłem, które niesiesz w swoim życiu. Kocham Cię. Bądź ze mną zawsze i kochaj mnie tak, jak ja kocham Ciebie. Patrzysz na siebie i widzisz piękną, cudowną, białą istotę, wypełnioną miłością. Wypełnioną wolnością. Wolność daje Ci cudowne, piękne skrzydła, tak, abyś czuł się wolny. Patrzysz na siebie i widzisz, jak rosną Ci piękne, cudowne skrzydła. Jam jest szlachetnością. Widzisz, jak szlachetność powoduje, że stajesz się coraz większy i większy, że rośniesz. Twoja dobroć wypełnia przestrzeń. Kwitną cudowne kwiaty, krzewy, podchodzą zwierzęta. Twoje światło daje harmonię, spokój. Ten spokój, tą harmonię masz w sobie, w swoim sercu, w swoim ciele. Ta harmonia i spokój daje szczęście, a energia szczęścia to energia, która daje radość w tym świecie, który widzisz. Zwierzęta są radosne, uśmiechnięte. Cieszysz się tym, co zostało Ci podarowane. I czym otulasz ten piękny, cudowny świat? Stałeś się esencją miłości, esencją wolności, równości, pięknem. Wszyscy jesteście właśnie tacy w oczach swego taty. Tak widzi was wasza mama, Ziemia. Tak patrzcie na siebie. Tak kochajcie siebie. Tak kochajcie wszystkich waszych bliskich, wszystkich ludzi. Wszystkie istoty. Czujesz się wolny, piękny, spełniony, radosny, pełen wiary, miłości, która w Tobie jest. Teraz zaniesiesz to swojej mamie ziemi. Otulisz ją swoją miłością. Połączysz swoje serce z jej sercem, aby słowo kocham było zawsze w waszej przestrzeni, aby wiedziała, że pomagając swoim dzieciom, one to czują, wiedzą i pomagają również jej. Aby połączyły się nasze dusze z jej cudowną, piękną duszą. Powoli odrywasz się od ziemi, zaczynasz lecieć.
Cieszysz się wolnością, pięknem. Cieszysz się tym, co siejesz dookoła siebie. Siejesz miłość, radość, szczęście. Lecisz poza atmosferę Ziemi. Widzisz siebie. Widzisz Ziemię. Twoje skrzydła rosną. Twoje serce rośnie. Stajesz się coraz większą i większą istotą. Nabierasz wolności, szlachetności, dobroci, miłości, która jest w Twoim sercu. Jest nieskończenie duża, nieśmiertelna, bo pochodzi od Taty. Wszystko, co płynie od Niego, jest nieśmiertelne, nieskończenie doskonałe, nieskończenie piękne. I to masz w swoim sercu. I to teraz widzisz. Widzisz w sobie doskonałość, połączenie wszystkich cudownych wartości, światła. Stajesz się coraz większa i większa. Rośniesz. Rośniesz tak, że możesz teraz przytulić naszą kochaną planetę. Twoje skrzydła mogą ją otulić. Twoje serce, Twoja miłość łączy się z nią, z jej miłością, z jej sercem. Słyszysz bicie serca naszej planety. To cudowna muzyka, która teraz brzmi dookoła. Dziękuję Ci, kochana mamo, za opiekę nad nami. Dziękuję Ci za wszystko, czym nas obdarzasz. Pozwól nam teraz pomóc sobie. Niech wszystko to, co płynie w naszych sercach, rozświetli Twoją przestrzeń, Twoje serce. Niech da Ci siłę do opieki nad nami. Niech da Ci siłę do ochrony wszystkich istot, jakie są, żyją, jakimi się opiekujesz. Przekazuję Ci jej ciepło, miłość, radość, ale też siłę, która jest w Was samych. Niech ta siła pomoże jej w tym, co teraz dokonuje, w tym, co teraz tworzy. Niech wie, że wszyscy razem będziemy budować jedność, będziemy budować jedną wspólną rodzinę, która będzie współistniała z Mamą Ziemią. Będziemy budować pokój, miłość, szczęście wszystkich dzieci, wszystkich istot. Będziemy otulać ją naszą radością, miłością, pokojem, uśmiechem, zabawą. Teraz patrzycie na boki i widzicie, że są was setki, tysiące cudownych, pięknych, wolnych istot,
napełnionych światłem i miłością. Chwytacie się spokojnie za ręce. Wasze skrzydła pięknie falują. Tworzymy okrąg, otulamy naszą kochaną planetę. Z naszych serc płynie piękna, biała energia. Energia siły, odwagi. Aby obronić wszystkie istoty, które są razem z nami, przed tym, co zostało przygotowane. Niech wszystko to, co nie służy ludziom, zostanie odbite tu i teraz. Niech wszystko to, co nie służy naszej kochanej planecie, zostanie zakończone i odbite tu i teraz. Niech nastanie pokój, radość, miłość. Niech powstanie nowy, piękny świat, oparty na kocham Cię. Kocham Was. Falujecie. Patrzycie na cudowną planetę. Energia Waszych serc uzupełnia jej atmosferę. Dodaje jej siły. Wzmacnia jej pole ochronne. Uspokaja klimat. Wprowadza spokój i harmonię do wszystkich serc, do wszystkich rozumów. Rozpuszczają się wszystkie podziały, kłótnie. Wszyscy ludzie napełniają się energią miłości. Stają się pięknymi, cudownymi, wolnymi istotami. Które w swoich rozumach, w swoim sercu będą miały jedno słowo – pokój. Widzimy wiele cudownych białych kropek na naszej kochanej planecie, wiele istot, które będą teraz pracować, aby na Ziemi nastał pokój, radość i szczęście, harmonia i spokój. Teraz powróćcie na swoje piękne miejsca. Jesteście cudownymi, pięknymi istotami. Zawsze, kiedy spojrzycie na siebie, zobaczycie piękne, białe światło, które jest w waszym sercu. Niech to światło przypomina wam, że istnieje dobroć, miłość, szlachetność i jest ona zawsze w was samych. Niech każdy z was otuli swoje serce miłością. Niech każdy z was przytula się codziennie do siebie, do swojego serca, do swojego światła. Niech każdy z was niesie to światło w świecie rzeczywistym. Niech każdy z was stanie się doskonałością, stanie się pokojem, miłością,
stanie się słowem kocham. Ta medytacja powoli dobiegła końca. 3, 2, 1. Otwieracie oczy i wracacie do rzeczywistości. Niech słowo kocham będzie powietrzem w naszym systemie. Pamiętajcie, kochani, że im więcej damy z siebie miłości, serca, im mniej damy kłótni, podziałów, tym ten świat stanie się lepszy, piękniejszy. Skrócimy czas tej wielkiej naszej nauki, tego wielkiego naszego powrotu. Proszę, dziękuję, kocham. Z tego został zbudowany nasz wszechświat. I niech te słowa będą w Was. Niech żadne słowo, które do Was przypłynie, nie zgubi Waszego światła. Nie dajcie się zaszufladkować, nie krytykujcie siebie. Nie ulegajcie wątpliwościom. Po prostu bądźcie doskonałością. Dziękuję za te modlitwy i za tą medytację. Bądźcie szczęśliwi.